Kijów. Miasto wojenne. Niemal dwa razy większe od Warszawy. Założony przez Skandynawów na początku V wieku jako placówka handlowa. Nazwa według legendy pochodzi od legendarnego założyciela miasta, Kija. Wikingowie szybko asymilowali się z miejscowymi Słowianami. Po utworzeniu w IX wieku rzecznego szlaku handlowego, od Waregów do Greków, łączącego Konstantynopol ze Skandynawią, stał się jedną z jego głównych stacji. Od X wieku, Kijowie szlak rzeczny łączył się z lądowym transkontynentalnym szlakiem Radanitów, wiodącym z hiszpańskiej Andaluzji do środkowej Azji. Wówczas stał się jednym z najbogatszych miast w Europie. Pod koniec IX wieku, kuzyn Ruryka, legendarnego władcy Nowogrodu Wielkiego, Olek Mądry, zdobył Kijów i przeniósł tam stolicę swego państwa, Rusi, zwanej u nas Rusią Kijowską. W końcu X wieku potomek Ruryka, Włodzimierz I Wielki, przyjął chrzest z kościoła bizantyjskiego, jednocześnie biorąc sobie za żonę Annę, siostrę cesarza Bizancjum, Bazylego II. Data chrztu uznawana jest symbolicznie za chrzest całej Rusi. Po najeździe Mongołów Kijów i całe państwo kijowskie straciło na znaczeniu. Zajmowany przez Tatarów, Litwinów, Moskali i Polaków na długi czas był w granicach Rzeczypospolitej obojga narodów. Ostatecznie po wielu powstaniach, między innymi wzniecanych przez Bohdana Chmielnickiego, wszedł w skład Carstwa Rosyjskiego. Od tej pory Kijów był częścią Rosji, potem Związku Radzieckiego, a po jego rozpadzie w 1991 roku, stał się stolicą niepodległego państwa Ukrainy. 24 lutego 2022 roku na Kijów i całą Ukrainę spadły pierwsze bomby. Rosji nie spodobała się niepodległa Ukraina. Wciąż w Kijowie są dziennie 3-4 alarmy, a bywa, że w nocy również. Miasto wyludnione, w pierwszych dniach wojny większość mieszkańców wyjechała na zachód i do Polski. Na strategicznych punktach, skrzyżowaniach, stoją barykady i zapory przeciwczołgowe obsadzone przez wojsko. Nie widać tego na filmie, bowiem nie wolno było tych obiektów filmować. Szturmu na Kijów nie było. Bitwa o stolicę rozegrała się w podkijowskich miasteczkach, Irpieniu, Buczy i Hostomlu. Tydzień wcześniej była tu jeszcze godzina policyjna. Nie wprowadzono tu kartek na żywność, ale benzyna jest reglamentowana, potrzebna do czołgów. Na Ukrainie, wojna z rosyjskim najeźdźcą wciąż trwa. Czytała Paulina z DS Pich.